something, you all I want. Can't tell me nothing, stole my heart. That Rajska that he made you. Rajska wyspa, Zanzibar. Temperatury tropikalne. Woda ciepła. W sumie oczywista oczywistość na tropikalnej wyspie. Dlatego pianki możecie spokojnie zostawić w domu. Ale za to warto mieć ze sobą lajkrę z długim rękawem i spodnie lajkrowe. Po pierwsze, do ochrony przed słońcem, a po drugie, przed występującymi czasem parzącymi meduzami. Paje. Miejsce, gdzie będziesz pływał. Czyli najważniejsze. To długa, piaszczysta plaża. Spot z piaszczystym dnem. Sporadycznie występujące kamyczki i jeżowce. Daje bardzo szerokie możliwości treningowe, ale w czasie dużego przypływu znika prawie całkowicie, co sprawia, że jest dość trudno wystartować i wylądować latawiec. Przy odpływie robi się płasko, tworząc super warunki do nauki lub trenowania freestylu, bo przy wysokiej wodzie robi się spory chop. Na oddalonej o około 2 km rafie fale sprzyjają pływaniu na wave'ie. Passat zapewnia stały dopływ wiatru i w odpowiednim okresie jest on w zasadzie gwarantowany. Wiatr idzie z wodą, czyli gdy woda napływa, wiatr się wzmacnia. Czasami nawet znacznie. Warto zabrać i duże, i małe rozmiary, aczkolwiek najczęściej używane będą latawce 9-12 metrów kwadratowych. Szkółek jest kilka i można tam przechować sprzęt, wynająć instruktora oraz uzyskać pomoc przy startowaniu i lądowaniu. Przy plaży dużo knajpek i miejsc do relaksu. Masajowie sprzedają figurki, wisiorki i inne pamiątki w swych przenośnych kramach. Od tubylców kupisz świeże kokosy, lokalne miody i przyprawy. Świetne są też ogniska z owocami morza. Trudno tam znaleźć bankomat, więc lepiej mieć ze sobą gotówkę. Najlepiej w dolarach. W wolnej chwili warto pojechać odwiedzić Stone Town. To klimatyczne, postkolonialne miasto wpisane jest na listę dziedzictwa UNESCO. Po drodze możesz wstąpić do lasu Jozani i podziwiać lokalną przyrodę. Na Zanzibarze wszystko dzieje się wolno i nie trzeba się śpieszyć. Ale obowiązkowo trzeba się cieszyć życiem.